Witajcie. Dziś opowiemy Wam o odpowiednim ubiorze i odpowiednim zachowywaniu się na drodze. Jak widzicie, mam na sobie kamizelkę i opaskę odblaskową na prawej ręce. Jeśli spytacie się, dlaczego nie znajduje się ona na lewej ręce, jest to dlatego, że jeśli szedłbym zgodnie z przepisami, kierowcy z przodu i z tyłu widzieliby tą opaskę. Jeśli miałbym ją na lewej ręce, mogliby jej nie zauważyć przez to, żebym ją zasłaniał. Jeżeli macie przy sobie plecak i możecie, narzućcie na niego kamizelkę lub załóżcie odblask. Jeśli chcecie bezpiecznie przejść przez ulicę, należy spojrzeć w prawo, w lewo, a następnie znowu w prawo. Widzę, że jedzie rowerzysta, więc muszę się zatrzymać. Rowerzysta się zatrzymał, więc mogę bezpiecznie przejść przez ulicę. Jak widzicie, chłopak nie ma na sobie odblasku. Jest zbyt zapatrzony w swój telefon. Chłopak nie rozejrzał się, a z jego lewej strony nadjeżdża rowerzysta, przez co może dojść do wypadku. Jak widzicie, chłopak jest nieprzytomny. Na początku trzeba sprawdzić, czy oddycha. Jeśli potrącony oddycha, trzeba go położyć w pozycji bezpieczeństwa. Jeżeli poszkodowany nie oddycha, należy zadzwonić pod numer 112 i spytać się, co robić. By bezpiecznie poruszać się na drodze rowerem, potrzebujesz lamp przednich oraz tylnych lub odblasków. Potrzebujesz także sprawnych hamulców oraz przerzutek, a także dzwonka, którym ostrzegasz innych na drodze. Zapamiętaj, zawsze miej na sobie kamizelkę oraz opaskę odblaskową. Jeśli chcesz przejść przez ulicę, spójrz w prawo, w lewo, a potem znowu w prawo. Nigdy nie używaj telefonu podczas chodzenia. Jeśli ktoś miał wypadek, pamiętajcie, aby sprawdzić, czy poszkodowany oddycha. Jeśli oddycha, powinniście ułożyć go w pozycji bezpieczeństwa oraz zadzwonić pod numer 112. Jeśli poszkodowany nie oddycha, powinniście zadzwonić na 112, podać, co się stało, przedstawić się, podać ważne informacje.